Poćwiczmy sobie podstawianie za zmienne wartości liczbowych, ale zarówno wartości dodatnich, jak i wartości ujemnych. Tutaj mam pierwszy taki przykład. Mam obliczyć x odjąć minus y, jeżeli x jest równe minus 2, a y jest równe 5. Czyli zamiast x, gdziekolwiek on nie występuje w tym wyrażeniu, muszę podstawić minus 2, a za y muszę podstawić 5. No to podstawiam, tutaj mam x, no to za x wstawiam minus 2. I później mam odjąć i w nawiasie mam minus Y, a zamiast y muszę wstawić, zamiast y muszę wstawić 5. Czyli wstawiam, tutaj będzie 5. No i ile to będzie równe po takim podstawieniu. No na razie przepiszę minus 2, mam minus 2. I teraz. Odjąć minus 5. Odjąć minus 5, mam dwa minusy. To jest to samo, co dodać 5, po prostu. No i teraz mogę obliczyć, ile to będzie. No bo minus 2 dodać 5 to jest po prostu 3. A skąd ja wiem, że to jest 3? Jak ja to obliczyłem? No ja myślę o tym sobie w ten sposób, jak obliczam takie, jak wykonuję takie obliczenia. No, żeby od minus 2 dojechać do zera, to muszę dodać 2 czyli z tej piątki jak dojadę do zera, zostaje mi jeszcze 3 może napiszę o co mi chodzi czyli bym napisał tak, że to jest minus 2 dodać no i tę piątkę sobie rozdzielam w głowie na dwie części, na 2 plus 3 i teraz tutaj ta pierwsza, to pierwsze dodawanie, to w sumie daje mi, to w sumie mi daje 0, no i 3 jeszcze zostaje, czyli dostaję w wyniku 3 Czyli w wyniku rzeczywiście dostają 3, tak jak wcześniej napisałem. Albo można inaczej o tym pomyśleć. Minus 2 dodać 5 to jest to samo co 5 odjąć 2. Mogę zamienić tutaj kolejność. Minus 2 dodać 5 to jest to samo co 5 odjąć 2. No i dostaję wtedy 3. No jakby tego nie liczyć, wychodzi, że dostajemy w wyniku 3. I taką odpowiedź byśmy wpisali do. Formularza odpowiedzi w tym ćwiczeniu. No dobra, zróbmy sobie następny przykład. Przykładów nigdy za wiele. Żeby nabyć dużą sprawność w obliczeniach, to trzeba robić dużo przykładów. Oblicz 3, odjąć minus 6, dodać minus h, dodać minus 4, gdy h jest równe minus 7. No dobrze, no to tutaj znowu proszą mnie, żebym zamiast h, które tutaj występuje. Podstawił minus 7. No ale tutaj, oprócz tego h, jeszcze dużo liczb występuje, więc może zróbmy tak, że ja najpierw tutaj uproszczę to wyrażenie, wykonam tutaj jakieś działania algebraiczne na tych liczbach, które tu są, a na końcu podstawię dopiero h. Wydaje mi się, że tak będzie przyjemniej to rozwiązać. Czyli, czyli rozwiązujemy. Może zacznę od tego, że tutaj sobie uproszczę. Tutaj mam trójkę. No to przepiszę tę trójkę. Później mam odjąć minus 6. No to odjąć minus 6 to jest to samo, co dodać 6. Tak jak już w poprzednim przykładzie było, że mamy dwa minusy, to możemy to zamienić na plus. Następnie mam tutaj to moje wyrażenie dodać minus h. Dodać minus h, czyli mogę zamienić to na po prostu odjąć h, bo dodać minus h to jest po prostu odjąć h. No, i wreszcie na końcu mam tutaj dodać minus 4, to będzie po prostu odjąć 4. Dobrze, czyli przepisałem to wyrażenie w troszkę prostszej postaci, i teraz tutaj mogę wykonać jakieś działania. Może zacznę od tego, że tutaj wykonam to dodawanie. 3 dodać 6 to jest po prostu 9. No, a resztę na razie przepiszę. Nie chcę tutaj za szybko. Tego robić, żeby można było śledzić po kolei wszystkie operacje, które wykonuję. No i teraz dziewiątkę i czwórkę mogę wykonać tutaj odejmowanie. Żeby lepiej było wiedzieć o co chodzi, to, to przepiszę to jeszcze raz, zmieniając kolejność. Jak od 9 odejmuję h i od tego odejmuję 4, to mogę najpierw odjąć 4, a potem odjąć h. Mogę zmienić tutaj kolejność zapisywa zapisywania tych, tych yy odejmowań. No i teraz Znowu, tutaj mogę wykonać odejmowanie, to znaczy od 9 mogę odjąć 4 i to będzie po prostu równe 5. Odjąć h to jest to, co mi zostaje. No i uprosiłem wrażenie, no i teraz wystarczy, że ja po prostu za h podstawię to, co mam podstawić. Czyli to będzie 5, odjąć h, a h jest równe minus 7, czyli zamiast h wstawiam minus 7. No, i to z kolei będzie równe 5 minus, minus 7 to jest to samo co dodać 7. No, a 5 dodać 7 to jest po prostu 12. Czyli to będzie równe 12. Taka jest odpowiedź do tego przykładu. No dobrze, jedźmy dalej. Następny przykład. O, tutaj mam jakoś oś liczbową. Spójrz na poniższą oś liczbową. Spoglądam. Oblicz e odjąć f. No dobrze, tutaj e i f to są liczby zaznaczone na tej osi, ale na pierwszy rzut oka nie widzimy, jak, jakie są ich wartości. Tutaj tylko w dwóch miejscach mamy podpisane, no ale możemy łatwo to uzupełnić, no bo jeżeli wiemy, że tutaj jest minus 4, a tutaj jest 2, to co ile jednostek są tutaj kreski? Jest tutaj podziałka na tej osi liczbowej. No, od minus 4 do 2 to jest 6. 6 jednostek. A Podzielone jest to na trzy odcinki. Czyli widać, że tutaj te kreski są postawione co dwa. Czyli od minus 4, tutaj jak się przesunę o 2, to będzie minus 2, potem będzie 0 i 2. Zgadza się, czyli co dwie jednostki są te kreseczki. Więc następna będzie 4, potem będzie 6, w lewo będę miał minus 6. Widać, że wystarczy tutaj, że są, dwie podpisane, że są dwa podpisane miejsca noś liczbowej, resztę można łatwo uzupełnić. No i teraz, to ja już tutaj uzupełniłem. Wiem, ile jest równe e. E jest równe minus 2. No i wiem, ile jest równe f. f jest równe 4. No to łatwo mogę teraz tutaj to obliczyć. No bo za e podstawię minus 2. Odjąć. I teraz, co muszę podstawić za f? No za f muszę podstawić 4. Minus 2. Odjąć 4 to będzie minus 6. Taka jest odpowiedź do tego zadania. No, zróbmy jeszcze ostatni przykład. Znowu z osią liczbową. Oblicz t, dodać minus u. No to najpierw tutaj zobaczmy, jaka jest wartość tych liczb. No widzę, widzę od razu, że t jest równe minus 6. A ile jest równe u? No, co ile tutaj są te kreski? No, widać, że tu jest 0, tu jest 6, a u jest w połowie, czyli tutaj będzie 3. Widać, że tutaj te kreseczki na osi liczbowej są co 3, czyli tutaj będzie 3, tu będzie minus 3, potem tu jest minus 6. No i teraz mogę obliczyć, ile jest równe t dodać minus u. Powiem, że u jest równe 3. Czyli to moje wyrażenie będzie równe. Zamiast t muszę podstawić Minus 6. Minus 6. Dodać. Minus. U. A co to jest u? U to jest 3. Dodać 3. No to jak wykonam to dodawanie, to będę miał minus 6. Dodać. Minus 3. Mogę tutaj jeszcze raz to napisać, że to jest minus 6. I teraz. Dodać minus 3 to jest to samo co odjąć 3. Czyli minus 6, minus 3 to jest minus 9, bo tutaj mogę się posłużyć nad osią liczbową. Jak jestem przy minus 6 i muszę się posunąć jeszcze o 3 jednostki do tyłu, w tym wypadku w dół, no to dojadę do minus 9. Minus 6, odjąć 3 to jest minus 9.